Hej kochani, witam Was w nowym materiale, a dzisiaj jak widzicie pod tytule pogadamy sobie troszeczkę o włoskach. Jeżeli chodzi o cały materiał, to nie miałam kompletnie pojęcia jak go zorganizować. Zapytałam się Was na mojej grupie, co byście chcieli usłyszeć, czy o początkach, czy tylko o aktualnej pielęgnacji. Zdania były bardzo podzielone, dlatego stwierdziłam, że na początku tego filmu, tego materiału opowiem o tym, skąd się zaczęło u mnie zapuszczanie włosów, ta faza na długie włosy. Potem przejdę po prostu do aktualnej pielęgnacji i tego, co jest aktualnie. Więc jeżeli ktoś chce tylko usłyszeć o tym, jak aktualnie dbam o swoje włosy i jakich kosmetyków używam, to tutaj Wam się wyświetli czas, do którego powinniście przewinąć. Jeżeli ktoś jest zainteresowany całą moją włosową historią, to zapraszam do obejrzenia całego materiału. Dobra, więc tak naprawdę cofniemy się troszeczkę w czasie, czyli do czasów gimnazjum, gdy były modne fryzury na boba. Asia, oczywiście miałam gdzieś włosy troszeczkę krótsze, powiedzmy sobie tutaj dotąd. Mała Asia podjęła swoją pierwszą dojrzałą decyzję, jeżeli chodzi o włosy, czyli chce sobie zrobić boba. Chciałam mieć boba jak Selena Gomez, poszłam z tym zdjęciem, jak znajdę to zdjęcie, to Wam je tutaj wstawię. Poszłam z tym zdjęciem do fryzjerki, mówię, rób Pani tak, ja chcę mieć boba. Dobra, zrobiła mi tego boba. Oczywiście żałowałam tego, bo to był pierwszy taki drastyczny moment, omijając moje dzieciństwo, kiedy miałam krótkie włosy. I wszystko by było w sumie ok, gdyby nie to, że moje włosy zamiast układać się ładnie prosto, zaczęły się oczywiście wywijać przy ramionach w tą drugą stronę, co skłaniało mnie ku temu, żeby te włosy codziennie prostować przed pójściem do szkoły. No i tak zaczęłam swoje włosy po prostu codziennie niszczyć, palić, tym bardziej, że nie robiłam tego umiejętnie, tylko po prostu 220 stopni, żeby one się dobrze trzymały. Już wiedziałam wtedy, że krótkie włosy nie są dla mnie i nie chcę ich mieć, więc przy kolejnej wizycie u mojej fryzjerki z mamą po prostu jej powiedziałam, że chciałabym je zapuszczać, więc chciałabym tylko podciąć delikatnie końce i zostawić je tak jak są. Boba jeszcze chciałabym tylko nadmienić, że tutaj miałam krótsze włosy i one tak schodziły na skos i były tutaj przy twarzy dłuższe. Więc pani fryzjerka oczywiście najpierw podcięła mi końcówki, czyli te końcówki też z tyłu i do tych końcówek z tyłu wyrównała. Co oznaczało, że miałam jeszcze krótsze włosy niż w pierwotnej wersji i po prostu byłam załamana. Zwłaszcza ja jako nastolatka, która i tak ma problem z zaakceptowaniem siebie, miałam jeszcze pełniejszą buzię, bo byłam większa, więc już w ogóle to, no, dramat był dla mnie. I to był moment, w którym postanowiłam, zapuszczam włosy. Powiedzmy sobie, że to była druga, trzecia klasa gimnazjum, z tego co dobrze pamiętam, ale no gdzieś w tych granicach. Mówię o tym wieku też tak często, dlatego że chciałabym, żebyście wiedzieli, że to był okres, jakby w którym po pierwsze nie miałam własnych pieniędzy tylko od rodziców albo własne oszczędności gdzieś tam, które udało mi się uzbierać po jakichś urodzinach, imieninach z kieszonkowego. No i przede wszystkim moja dieta była inna niż teraz i raczej była bardzo monotonna, nie zwracałam uwagi na to co jem, jadłam bardzo mało warzyw, mało piłam wody i też byłam, no, byłam tęższa. Co wtedy zaczęłam robić? Czego ja nie robiłam? Zostałam typową włosomaniaczką. Siedziałam w internecie, oglądałam bardzo dużo filmików wtedy na YouTubie z tych polskich, blogów polskich. Co robić, żeby zapuścić włosy? Kupiłam sobie jonizującą suszarkę. Szczotkę do włosów, Tangle Teaser, która dopiero wtedy wchodziła na rynek, która nie będzie plątała włosów. Suszarkę jonizującą, aby te włosy były takie gładkie i się nie niszczyły, bo tak gdzieś przeczytałam. Staram się je jak najmniej prostować, chociaż tego nie udało mi się uniknąć przez te pierwsze, wiadomo, miesiące, kiedy te włosy się wywijały i były nadal takie krótkie. Za każdym myciem włosów, czyli około 2-3 razy w tygodniu, olejowałam włosy. Olejowałam je zwykle olejkiem arganowym lub olejem kokosowym, takim zwykłym. Lub nakładałam taką grubą warstwę maski, zawijałam to oczywiście w folię, na to ręcznik, jeszcze podgrzewałam suszarką specjalnie, żeby było ciepło, żeby te składniki się lepiej wchłaniały. I tak sobie chodziłam 2-3, czasem nawet 5 godzin wieczorami, więc te moje rytuały przyprawiały moich rodziców po prostu o ból głowy, śmiech zarazem, ale czasami też o mocne nerwy, kiedy po prostu ja kolejne swoje oszczędności gdzieś tam wydawałam tylko i wyłącznie na te włosy. Do tego po masce jeszcze nakładałam odżywkę chwilę na te włosy i dopiero je spłukiwałam. Szamponami nigdy się nie przejmowałam i do tej pory się nie przejmuję, używam wszystkiego, byleby dobrze tylko domywał skórę głowy. Ale właśnie jak chodzi o odżywki, to było większe szaleństwo. Tutaj, jeżeli znajdę, to wstawię Wam, bo w tym momencie nie pamiętam nazw, ale na pewno mi się przypomną z wyglądu, jak te odżywki wyglądały. Tutaj Wam wstawię parę tych, które używałam w danej chwili. Wiadomo, nie były to odżywki jakieś
profesjonalnych marek, no nie było mnie na nie stać, więc ratowałam się tymi, które były polecane przez włosomaniaczki w galeriach, w zwykłych drogeriach. No i właśnie, piłam skrzyp, piłam pokrzywę, suplementowałam skrzyp, biotynę, starałam się brać bardzo dużo właśnie takich suplementów na włosy, mimo tego, że tak naprawdę, no przeczytałam po prostu gdzieś, bo wtedy byłam jeszcze dzieckiem, przeczytałam gdzieś, że trzeba, to brałam. No. I tego to zapuściłam moje włosy sobie powoli do tego stanu. W momencie, kiedy zauważyłam największy wzrost swoich włosów, taki realny, to był moment, kiedy przez miesiąc piłam drożdże. Nie polecam tego nikomu, bo traumatycznie to wspominam. Po prostu do tej pory, jak poczuję zapach drożdży, to mnie... I też nie jestem w stanie w 100% Wam obiektywnie odpowiedzieć, czy to rzeczywiście to te drożdże, czy to wszystko plus te drożdże. Dlatego, że te wszystkie moje procesy na siebie się nakładały. Ja robiłam wszystko dosłownie naraz. Wydaje mi się też, że robiłam, że przedabrzałam, ale to już by musiał mi ktoś profesjonalny w tym temacie tutaj powiedzieć. Tak, ale olejowałam włosy, nakładałam maseczki, suplementowałam skrzyp, biotynę, piłam pokrzywę, skrzyp. Właśnie stosowałam wcierki do włosów regularnie i jeszcze dodatkowo piłam wtedy te drożdże. Więc tak naprawdę nie wiem, co mi ostatecznie pomogło. Jak chodzi jeszcze o wcierki, to tutaj ja stosowałam wcierkę z jantaru przez bardzo, bardzo długi czas, bo to chyba było przez 5 lat łącznie, kiedy ją stosowałam. I naprawdę bardzo ją polecam. Według mnie miała jedna z najlepszych efektów personalnie. Dla mnie jest też stosunkowo tania. Co do drugiej wcierki, to była to wcierka jakaś z czarnej rzepy. Dosłownie teraz nie pamiętam, ale przeczytałam gdzieś o tych właściwościach i właśnie tą wcierkę z czarnej rzepy gdzieś znalazłam i po prostu regularnie wcierałam oraz masowałam skórę głowy razem z tym. Tutaj Wam już wstawię wszystko, jak wyglądało, powiedzmy sobie, po tym procesie, kiedy te włosy urosły do takiej zadowalającej mi długości, więc to było też znowu gdzieś dotąd i już było wszystko ok. Ja wtedy już troszeczkę bardziej wyluzowałam, ale nadal 2 razy w tygodniu musiałam mieć maskę lub olejowanie zrobione. Trochę wyluzowałam z suplementacją, no picie drożdży było dla mnie tylko realne przez miesiąc, potem już po prostu nie mogłam na nie patrzeć. I właśnie w okresie, kiedy zaczęłam dbać o swoją dietę, zaczęłam w końcu jeść dużo warzyw, pić odpowiednią ilość wody, wprowadziłam aktywność, zlikwidowałam słodycze, to wtedy zobaczyłam największą poprawę jakości tego włosa. No i od tamtej pory moja pielęgnacja wygląda dość podobnie przez ostatnie 3-2 lata. Więc teraz przejdziemy sobie do mojej aktualnej pielęgnacji. Więc jak chodzi o szczotkę, nadal u mnie jest to Tangle Teaser. Wiadomo, kiedyś te szczotki były jakoś mniej dostępne i były takie wyjątkowe. Teraz używa ich każda dziewczyna. Więc u mnie po prostu Tangle Teaser. Jeżeli chodzi o szampon, jeżeli chodzi o mycie włosów, o szampon. Aktualnie mam ten szampon naturalny z Alterry. Jestem z niego zadowolona, jednak bardziej lubię takie szampony dobrze myjące, pieniące się, aby mieć takie uczucie, że wszystko z tych włosów, ze skóry głowy zostało zmyte, zwłaszcza jak jestem po treningu, to potrzebuję takiego uczucia odświeżenia, więc bardziej tutaj się skłaniam koło tych zwykłych drogeryjnych szamponów typu Gliscor, Head & Shoulders i tak dalej. Na szczęście nigdy nie miałam jakichś tam problemów ze skórą głowy, czy to łupieżu, czy jakiegoś zapalenia, także nie stosowałam nigdy leczniczych szamponów, ale jakby te mi drogeryjne w zupełności wystarczają i nigdy nie miałam gdzieś tam jakichś reakcji uczulniowych, czy cokolwiek, więc tutaj od zawsze gdzieś tam szampony pomijałam. Jeżeli chodzi o moją taką topową odżywkę od paru lat i maskę, której tutaj nie mam, ale też z tej samej serii, co szampon i ta odżywka, również jest to Alterra i jest to ten właśnie owoc granatu. Są to kosmetyki tanie, bardzo tanie, bo one kosztują parę złotych, mają bardzo spoko skład, fajne działanie, więc ja naprawdę jestem z nich zadowolona i zawsze je staram się gdzieś kupować, bo wiecie jak to jest, fajne działanie, więc ja naprawdę jestem z nich zadowolona i zawsze je staram się gdzieś kupować, bo wiecie jak to jest, nie jest mi szkoda wywalić ten produkt nawet na te 2 minuty na włosy, kiedy nie mam czasu po prostu posiedzieć z tą odżywką, po prostu zawsze szkoda mi gdzieś tam jak nie mam czasu nakładać tą droższą odżywkę na włosy i po prostu zmywać ją po 2 minutach, bo mam wrażenie, że no, wydałam tyle pieniędzy na odżywkę i no, tak naprawdę ją spłukuję, nawet nie ma szansy zadziałać, także... I tą odżywką, o której teraz mówię, jest odżywka z Kerastase. Tutaj widzicie nazwę. To jest ta seria chyba naprawcza. W każdym bądź razie jestem z tej odżywki bardzo zadowolona. Tylko właśnie, ja ją zawsze nakładam gdzieś tak na 10 minut na te włosy, żeby mieć chociaż to poczucie, że ona gdzieś tam zadziała, czyli jak mam więcej czasu. Więc nie stosuję jej dosłownie co mycie włosów, tylko raczej 2 razy w tygodniu.
A tamtą z Altery stosuję regularnie. No i właśnie ja myję włosy praktycznie co 2 dni, zwłaszcza jak trenuję, to nie wyobrażam sobie inaczej, żeby tak było, bo skóra głowy mi się nadal przetłuszcza, tak jak mi się przetłuszczała, jak byłam nastolatką i to się nie zmieniło. Do tego po umyciu włosów, jeżeli potrzebuję takiego dodatkowego wygładzenia, stosuję to serum. To jest S-Factor Silky Smooth i ono raz, że przepięknie pachnie, a dwa, że naprawdę bardzo mocno i fajnie działa. Wystarczy tak naprawdę jedna kropla na dłonie rozetrzeć, bo to jest serum oczywiście bez spłukiwania, i wetrzeć we włosy, i te włosy bardzo ładnie się układają, są takie sypkie jakby w dłoniach i nie mam z nimi najmniejszego problemu. W momencie, kiedy mam jakieś wyjście i chcę mieć na drugi dzień gładziutkie włosy lub po prostu na co dzień, często stosuję właśnie to Silky Smooth. Na pewno kupię drugi raz drugie opakowanie, jeżeli chodzi o tą odżywkę z Kerastase. Na pewno będę chciała coś przetestować nowego, też z takich bardziej pro marek, także jeżeli macie coś do polecenia, właśnie jakąś taką mega fajną odżywkę do włosów pro, to możecie mi podesłać w linku na dole i coś polecić, jeżeli chodzi o długie, zniszczone włosy. Jeżeli chodzi natomiast o olejowanie włosów, to bardzo się rozleniwiłam od tych 2-3 lat. Olejuję włosy może raz na miesiąc, może raz na 2 miesiące, po prostu jak tam mi się zachce. Do tego wykorzystuję aktualnie tylko i wyłącznie naturalny olej arganowy lub ewentualnie kokosowy, jeżeli mam w domu, ale argonowy głównie. No i tak jak mówię, nie robię tego regularnie, robię raz na 1-2 miesiące, więc nie jest to zbyt często, ale gdzieś tam zawsze daje mi to poczucie pewności i takiego mocniejszego odżywienia dla włosów. Wiem, że olejowanie też może działać w przeciwną stronę, więc tutaj z tym powinniście uważać. Jak już mnie śledzicie dłużej, to wiecie, że od 5-6 lat ja jadam zdrowo, pełnowartościowe posiłki, staram się zadbać o odpowiednią porcję warzyw i owoców w swojej diecie, dlatego też mam wrażenie, że te włosy nie potrzebują za dużo do tego, żeby utrzymać aktualną formę. Ja też, jakby tak jak widzicie teraz moje włosy, to są moje włosy naturalne, ja ich nie prostuję na co dzień, bo nie mam takiej potrzeby. Jak mi coś przyjdzie do głowy, to raz na rok je pokręcę, ale to tyle. Czasami w okresie zimowym zwłaszcza mam problem z elektryzowaniem się i spuszeniem włosów i troszeczkę przy końcach mi się zwłaszcza puszą, tam gdzie są zniszczone końcówki. No teraz akurat już powinnam pójść do fryzjera, ale nie ma jak, bo te końcówki nie są za ładne, ale no nie mam aktualnie jak, więc pójdę po całym okresie kwarantanny, jak już się otworzą salony. Więc jak chodzi o jakiekolwiek działanie termiczne na włosy, no to po prostu ja regularnie suszę, ale nadal jest to ta suszarka jonizująca i mam wrażenie, że ona rzeczywiście te włosy zostawia bardziej gładkie, bo jak się przerzucę na przykład, gdy jestem u kogoś lub na wakacjach na inną suszarkę, to czuję, że są bardziej szorstkie po tym wysuszeniu ich. Jeżeli chodzi o samą suplementację, ja od 5 lat za poleceniem mojego endokrynologa, jeżeli chodzi o tarczycę, suplementuję selen. Jednak selen ma też bardzo pozytywne działanie właśnie na nasze włosy, paznokcie, skórę, także tutaj chciałabym to zaznaczyć. Ja nie zauważyłam tu jakiejś znacznej poprawy, ja suplementowałam selen właśnie z polecenia lekarza i głównie w oparciu o tarczycę. Regularnie natomiast od okresu właśnie tego późnego gimnazjum do teraz, czyli bardzo długi okres czasu, staram się regularnie gdzieś tam suplementować skrzyp. Oczywiście są to przerwy typu miesiąc, 2 miesiące, kiedy w ogóle tego nie biorę, jednak no, gdzieś tam wracam cały czas sukcesywnie do tej suplementacji na skórę, włosy i paznokcie w postaci różnych suplementów i właśnie biorę takie kompleksy. Aktualnie przyjmuję ten kompleks z Prozisa i jak najbardziej jest on fajny. Jeżeli chodzi o sam skład, to możecie sobie tutaj go zastopować i zobaczyć, co jest w środku. Jeżeli chodzi o te suplementy, to ja zawsze zwracam tutaj uwagę na to, aby była biotyna, żeby był cynk i skrzyp w składzie oraz witaminy z grupy B, kwas foliowy. Więc to są takie najbardziej moim zdaniem podstawowe składniki właśnie takich kompleksów. Więc jeżeli będziecie sobie jakieś szukali, to po prostu sprawdźcie je w składzie, chociaż większość właśnie takie podstawowe gdzieś tam składniki ma w sobie. Jeśli chodzi o mój kolor włosów, to aktualnie jest on naturalny. Ja sobie przyciemniałam włosy delikatną płukanką, farbą. Jednak u mnie jest to tak, że kiedy ja stosuję szampony i właśnie tam mi wyszła troszeczkę za ciemna i zaczęłam stosować Head & Shoulders, bo on się dowiedziałam od Was, że otwiera bardziej łuskę włosa i ten kolor się wypukuje. No to właśnie, jak widzicie, farbowałam już jakiś czas i kolor kompletnie mi zszedł.
Nie wiem, jak to się dzieje, ale u mnie jest tak zawsze, że ja co sobie farbuję, po, nie wiem, po 3-4 miesiącach zawsze wracałam do naturalnego koloru, jakby one nie trzymają u mnie farby. Może jakbym, wiecie, rozjaśniła je, to tak, bo kiedyś miałam ombre i tak, no, trzymało się, no bo wiadomo, to rozjaśnione włosy. Ale jeżeli chodzi o jakieś farbowanie na takie ciemniejsze kolory, zawsze tam gdzieś po 2-3 miesiącach moje włosy same z siebie wracały do takiego naturalnego odcieniu. Nigdy, jak widzicie, nie mam tutaj żadnych odrostów i też nigdy nie miałam problemu z odrostami, więc nie wiem w ogóle, o co chodzi, dlaczego tak się dzieje, ale no w tym momencie jest to mój kolor naturalny włosów. Ja ich nie farbuję, czasami mnie najdzie faza, żeby sobie je przyciemnić, zwłaszcza kiedy jest lato i zaczynę zauważać jakiś blond, przebłyski pasemek na moich włosach, bo bardzo nie lubię blondu i znaczy siebie w blondzie i nie chcę w ogóle, nie chcę widzieć u siebie jakichkolwiek oznak blondu. Więc mam trochę fobię na tym punkcie, jak zaczynam zauważać gdzieś jakiś blond kosmyki, to od razu lecę po jakąś pukankę, po jakąś taką lekką farbę, żeby to sobie po prostu przyciemnić i wyrównać. I ten kolor, który tutaj widzicie, jest to mój naturalny kolor. Dobra, kochani, więc to by było chyba na tyle. Ja nie wiem, czy ten film spełnił w ogóle wasze oczekiwania, bo szczerze nawet nie wiem, jak powinno się do takiego filmu zabrać. Powiedziałam wam tak naprawdę o wszystkim, czego stosowałam. Nie wiem, czy o czymś powiedziałam za mało. Jeżeli tak, to oczywiście możecie mnie dopytać w komentarzach. Jest to pierwszy tego typu mój film. A więc nie przedłużając, zostawcie łapkę, zostawcie komentarz, jeżeli macie jakieś pytanie, również je zadajcie na dole i widzimy się w kolejnym materiale.